I kłotek mi nie wchodzi na kolano. Dobra, może przyjdzie. Kościół katolicki po Soborze Watykańskim II no, poszedł w innym kierunku. Zaczął zmieniać pewne rzeczy. Pewne rzeczy wywrócił do góry nogami, msza się zmieniła. Wiara katolicka przed Soborem Watykańskim II nie opierała się na krytyce na pierwszym miejscu czegokolwiek. Ideą naszego kanału główną jest to, żeby troszeczkę jakby podnieść ten tradycjonalizm w Polsce na trochę wyższy poziom. W środowisku tradycjonalistycznym jest kilka takich bardzo dających się we znaki problemów, które właśnie sprawiają, że ten katolicyzm aktualny, tradycyjny nie jest faktycznie tym katolicyzmem takim, jakim on był przed Soborem. Naszą misją tutaj jest to, żeby pójść troszeczkę dalej i przywracać tego ducha przedsoborowego katolicyzmu. Cześć, witamy Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. A ja jestem Natalia. I dzisiaj chcieliśmy nagrać taki wspólny odcinek, pierwszy na naszym kanale. To będzie taki odcinek, w którym troszeczkę opowiemy o sobie i też o naszej działalności, po co ona jest i dlaczego akurat takie treści wybieramy na kanale i tak dalej. Bo zaczęliśmy nagrywać filmy, nie wiecie zbyt wiele o nas, wiecie, że nagrywamy te filmy i że opowiadamy o różnych rzeczach związanych z wiarą katolicką, ale też z polityką. I opowiem po prostu, jak trafiliśmy do tradycji i jaką mamy misję nagrywając i tworząc generalnie Okiem Tradycjonalisty. Tak, żebyście mogli nas trochę lepiej poznać. Tak, i naszą ideę. Nie tylko nas osobiście, ale też naszą ideę. I na starcie jeszcze, jak już zaczynamy, przywitamy się i tak dalej, to zachęcamy do zasubskrybowania kanału, kliknięcia dzwoneczek i dania łapki w górę po prostu pod tym filmem, jeżeli Wam się ten film spodoba. No i też przypominamy o kodzie wydawnictwa Freedom rabatowym dla naszych widzów. Kod Tradycja i za ten kod macie 10% zniżki. Na przy wszystkie zakupach książki, tak. Na stronie wydawnictwa Freedom. No i chyba możemy przejść już do właściwego odcinka, tak? No to generalnie zaczniemy od tego, że my jesteśmy, oczywiście wiecie, że jesteśmy małżeństwem, bo nawet macie nasz ślub u nas na kanale do obejrzenia. Pierwszy film zamieszczony na naszym kanale to tak. Właśnie nasz ślub. Tak, i jesteśmy małżeństwem od półtora roku, troszeczkę więcej nawet, tak? Od czerwca 2020 roku. I teraz opowiem może skąd, no bo ja zacznę najpierw od siebie, bo ja pierwszy trafiłem do tradycji. Opowiemy jak znaleźliśmy tradycję, jak trafiliśmy do tradycji i jak to się potem rozwinęło z naszą działalnością do dzisiaj. No ja trafiłem pierwszy raz na mszę tradycyjną trafiłem w 2013 roku. Gdzieś tam ta religia była zawsze u mnie w życiu, w różnych momentach różnie, natomiast w 2013 dołączyłem też do Młodzieży Wszechpolskiej i tam działałem przez długi czas. Też prowadziłem koło u nas w mieście jako prezes koła. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o tę działalność, no to działalność narodowa zawsze powoduje, jakby namawia nas do tego, żebyśmy rozwijali swoją wiedzę w tematach, które nas interesują i poszerzali tę wiedzę możliwie największą ilością sposobów. Tak? I ja jako osoba, która zawsze była w pewien sposób zainteresowana religią, właśnie pod wpływem działalności w Młodzieży Wszechpolskiej stwierdziłem, że no pogłębię w takim wypadku swoją wiedzę o kościele katolickim i tak dalej. No i trafiłem gdzieś w internecie na materiały właśnie tradycjonalistyczne. Szczególnie na jeden film, nie będę tutaj tytułu wymieniał, natomiast na film, który opowiadał o właśnie kryzysie w kościele po Soborze Watykańskim II, o zmianie mszy. I ten film bardzo do mnie trafił i stwierdziłem, że kurczę, faktycznie coś musi być na rzeczy, no bo ta nauka kościoła nagle faktycznie się zmieniła, forma mszy zupełnie się zmieniła. Mi się to spodobało generalnie, jak to wyglądało, więc stwierdziłem, że znajdę sobie mszę trydencką i w 2013 roku, myślę, że w listopadzie, pod koniec roku jakoś trafiłem pierwszy raz na mszę tradycyjną. No i później tak już się potoczyło, że zgodnie z tym duchem wszechpolskości zacząłem rozwijać wiedzę w temacie mszy trydenckiej i w temacie kościoła katolickiego i jakby ta wiedza się tutaj poszerzała. Też ja praktykowałem i od tego czasu praktycznie tylko chodzę na mszę tradycyjną. Teraz od wielu lat już wyłącznie. Na początku to była w większości na mszę tradycyjną, a myślę, że od 6-7 lat to jest tylko msza trydencka. Tak? No i oczywiście czasami jakieś ryty wschodnie też się trafią, ale to bardziej okazyjnie. Tak? No i później się poznaliśmy w 2016 roku. No a jeśli o mnie chodzi, to ja trafiłam na mszę tradycyjną i generalnie do tradycji tak naprawdę dopiero za sprawą mojego męża. Wcześniej nie interesowałam się za bardzo tradycją, no tylko tak bardzo, bardzo pobieżnie, bardzo powierzchownie. Byłam raz na mszy tradycyjnej, zanim poznałam mojego męża, w wieku 15 lat, mniej więcej. Później, jak się poznaliśmy, bo to jest dosyć ciekawa historia, mój mąż, kiedy się poznaliśmy, był na pielgrzymce tradycyjnej, biało-czarno-czerwonej. Tak. Zresztą polecamy też biało-czarno-czerwoną każdemu, kto może.
jako taką bardzo dobrą pielgrzymkę, taką, na której można rozwinąć swoją właśnie duchowość, wiarę i podejście też do Kościoła i do katolicyzmu i do jakby porozmawiać z innymi osobami z tradycji, zobaczyć, że są różne spojrzenia, poznać, nie siedzieć tylko w tym internecie i nie czytać w kółko tych materiałów, tylko właśnie zobaczyć, jak to jest z ludźmi być, tak? No, zwłaszcza, że tam zjeżdża bardzo dużo osób związanych z tradycją z tak naprawdę każdego zakątka Polski. Tak. Więc można poznać właśnie różne spojrzenia i też sama pielgrzymka zachowuje bardzo tradycyjny, właściwy charakter, taki typowo pokutny. To no tak nawiasem mówiąc. Mówię. Wracamy do tematu. I kiedy właśnie mój mąż był na pielgrzymce, to wtedy znalazłam go zupełnie przez przypadek w internecie, dlatego że trafiłam na jego kanał, który prowadził wcześniej. Znalazłam jego filmik pod tytułem Dlaczego nie jadę na Światowe Dni Młodzieży. No i ten filmik jeszcze możecie znaleźć w internecie, jak tam pogrzebiecie na moim starym kanale imiennym. Dokładnie. I znalazłam Ludwika właśnie na Facebooku. Zobaczyłam, że mamy kilku wspólnych znajomych. Zaprosiłam go do znajomych, zaakceptował mnie i później zaczęliśmy ze sobą pisać. Tak, Ludwik do mnie napisał, opowiedział mi, że jest właśnie na pielgrzymce i w toku pisania okazało się, że mieszkamy w jednym bloku. No tak, co było dziwne, bo nie znaliśmy. A to dlatego, że dosłownie miesiąc wcześniej przeprowadziłam się właśnie do miejscowości, w której Ludwik mieszkał i okazało się, że do tego samego bloku też. No a na tej pielgrzymce, co ciekawe, byłem też w intencji jakby rozeznania powołania. No, więc też uważamy, że to nie przypadkowo akurat się tak spisaliśmy i poznaliśmy. Tak, no i tak od tej pielgrzymki, później się po tej pielgrzymce chwilę, myślę, że pielgrzymka się skończyła w połowie sierpnia. Myślę, że pod koniec sierpnia pierwszy raz się spotkaliśmy razem na mszę trydencką do Warszawy. Tak, dokładnie. Generalnie pierwsze nasze wypady wspólne były na msze trydenckie. W trakcie właśnie tych naszych cotygodniowych wycieczek Ludwik opowiadał mi sporo o tradycji, o właśnie znaczeniu mszy, o nauce Kościoła, o Soborze Watykańskim i tak dalej. No i wtedy troszeczkę zgłębiłam mocniej te tematy. No i tak już zostaliśmy w tradycji. No dokładnie, mniej więcej można tak powiedzieć. No i doprowadziło nas to w końcu do tego, że wzięliśmy ślub w roku 2020 i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I po ślubie, zresztą zgodnie z misją Wszechpolaka, planowałem takie rzeczy od dawna, natomiast wiadomo, w dorosłym życiu już na pewne rzeczy nie ma możliwości, bo jest praca zawodowa, pojawia się coraz mniej czasu, jest coraz więcej obowiązków i tak dalej. Natomiast działalność gdzieś tam była cały czas w tle, bo jest duch Młodzieży Wszechpolskiej, generalnie tej idei narodowej jest taki, że należy jakby próbować działać na każdym polu jak się da, tak? Wiadomo, że pracując to jest ciężko prowadzić kanał na YouTube, bo jednak nagrywanie filmów zajmuje pewną ilość czasu, pisanie tekstów też zajmuje pewną ilość czasu. Montowanie filmów. Tak, tak. To jest cały proces, który trwa długo. Wy widzicie tak naprawdę tylko efekt końcowy, ten powiedzmy 10-minutowy filmik, czy 15-minutowy filmik, ale praca nad tym filmem to jest tak naprawdę kilka godzin, przynajmniej nad każdym, tak? Więc to też jest tak, że w trakcie pracy zawodowej jest ciężko to zrobić. Natomiast gdzieś tam w międzyczasie udało się ułożyć życie w ten sposób, że mogłem wrócić troszeczkę do tej działalności i postanowiliśmy założyć właśnie nasz fanpage na Facebooku Okiem Tradycjonalisty, no i z czasem też właśnie kanał na YouTubie i no i robimy to, co robimy, tak? No i macie teraz nasz kanał Okiem Tradycjonalisty w efekcie. Poświęcamy na to po prostu swój czas, żeby dostarczać te treści. A jaka jest nasza misja? Bo to jest też jakby bardzo dokładnie istotne. Dokładnie, dlaczego to robimy? Tak. No powodów jest generalnie kilka. To znaczy, jeżeli chodzi o nasz kanał, no to jak mówię, to jest jakby wynik tej idei wszechpolskiej w moim przypadku, Wojennego Rzędu Młodzieży Wszechpolskiej i ta idea mówi, że powinniśmy działać, starać się działać na zmianę tego świata wszystkimi możliwymi metodami. Kiedyś prowadziłem kanał na YouTubie też z Konradem Słoniewskim i sam i różnie to bywało, natomiast no gdzieś jakby to zainteresowanie kręceniem filmów zawsze miałem i też oglądam wielu twórców na YouTubie. I to jest forma, którą ja bardzo lubię, więc stwierdziłem, że też tą formą należy ten świat próbować przekształcać. No i ideą naszego kanału główną jest to, żeby troszeczkę jakby podnieść ten tradycjonalizm w Polsce na trochę wyższy poziom. No bo jak sobie zaobserwujemy, na przykład zajrzymy sobie na większość stron tradycjonalistycznych, czy na Facebooku, czy stron internetowych, czy też kanały na YouTubie tradycjonalistyczne, najczęściej są one bardzo monotematyczne, jakby nie mówić. Nie mówię tu o wszystkich, natomiast większość. I najczęściej to jest zazwyczaj zatrzymywanie się na poziomie mówienia w kółko o kryzysie w Kościele, krytykowaniu nowej mszy, jak to jest źle,
omówieniu o tych dogmatach, przepisach liturgicznych i tak dalej. I na tym zazwyczaj się poprzestaje. Rzadko się wychodzi gdzieś dalej. Jest też cytowanie zazwyczaj kilku tych samych świętych w kółko, pięciu czy sześciu. Encyklik. No właśnie, uczenia się encyklik i tak dalej. Tylko trzeba pamiętać, że wiara katolicka przed Soborem Watykańskim II nie opierała się na krytyce na pierwszym miejscu czegokolwiek. To jest jakby rzecz, którą należy odstawić dosyć szybko, naszym zdaniem. Krytyka jest potrzebna, żeby ktoś zrozumiał, że posoborowy Kościół zbłądził, gdzieś tam poszedł w złą stronę. To jest oczywiste i my to rozpoznaliśmy. I rozumiem, że wy jako nasi widzowie, jeżeli jesteście związani z nurtem tradycji, też rozpoznaliście na pewnym etapie życia, że Kościół katolicki po Soborze Watykańskim II no, poszedł w innym kierunku, zaczął zmieniać pewne rzeczy wywrócił do góry nogami, msza się zmieniła, jej forma nie odpowiada temu, co Kościół nauczał i temu, co Kościół praktykował od zawsze i też we wszystkich rytach, nie tylko w naszym rycie rzymskim, ale też we wszystkich rytach ta nowa msza nie pasuje do tego wszystkiego po prostu. Ona nie wyraża tej teologii, powiedzmy, sformułowanej też na Soborze Trydenckim mszy świętej. I generalnie rozumiem, że wy rozpoznaliście już, że to, co się stało po Soborze Watykańskim II, nie jest słuszne i my też to samo rozpoznaliśmy, tylko na tym nie można poprzestać. To jest podstawa, do której wychodzimy. Czyli rozpoznajemy, że tradycjonalizm to jest prawidłowy ruch w Kościele, który jest jakby słuszny. I to jest fakt. Tylko, że jak będziemy mówić w kółko o tym, jak jest źle, jaka jest zła nowa msza i tak dalej, to się skupimy tylko na krytykowaniu i nie pójdziemy dalej. Naszą misją tutaj jest to, żeby jakby pójść troszeczkę dalej i praktycznie przywracać tego ducha przedsoborowego katolicyzmu, który nie polegał na krytykowaniu i skupianiu się na przepisach, encyklikach i kilku świętych, tylko całej głębi duchowości katolickiej i też jakby tej działalności, tak? Właśnie chodzi o to, że w środowisku tradycjonalistycznym jest kilka takich bardzo, bardzo dających się we znaki problemów, które właśnie sprawiają, że ten katolicyzm aktualny, tradycyjny nie jest faktycznie tym katolicyzmem, tak jak Ludwik powiedział, takim jakim on był przed Soborem. I też, co moim zdaniem też bardzo ważne, że są to rzeczy, które odstraszają bardzo wiele osób, które mogłyby do tej tradycji się przekonać. I jedną z takich rzeczy jest na przykład to, że tradycjonalizm poprzez tradycjonalistów postrzega się jako taki pewien gotowy zestaw, taki pewien schemat, zestaw gotowych jakby tez, które trzeba bezkrytycznie przyjąć. I takie podejście powoduje, że jeśli my tradycjonaliści chcemy przekazywać te tradycje do innych osób, które jeszcze jej nie znają, to nagle zamiast właśnie przyciągania do Chrystusa, przyciągania do tego Kościoła, takiego jaki on zawsze był, to zamiast tego robi się z tego jakaś taka dziwna polityka, w której nie staramy się przekazać innym osobom, żeby one starały się rozpoznawać wszystko samodzielnie, żeby starały się zgłębiać te tradycje, zgłębiać jakieś prawdy wiary, zgłębiać właśnie to, jak to wszystko wyglądało wcześniej, zgłębiać jakieś błędy, które pojawiły się na soborze, zgłębiać też teologię mszy i tak dalej, żeby wszystko pogłębiać samodzielnie, tylko tradycjonaliści od razu narzucają jakieś wnioski, które są do przyjęcia z góry, które bardzo często są słuszne, ale do których ludzie powinni dochodzić sami. I przez to my nie przyciągamy ludzi do Kościoła w taki sposób, jak to powinno wyglądać, tak. Tylko my z tego robimy taki ruch polityczny, który ma na celu przyciągnięcie jak największej ilości ludzi, którzy po prostu bezkrytycznie przyjmą to, co my im oferujemy, zamiast ludzi, którzy będą głęboko przekonani sami o tym, że tradycja jest prawdą i że no, w tradycji jest właśnie ten Kościół taki, jaki on zawsze był. No i bardzo często to widać też w środowiskach tradycji, zwłaszcza związanych z Bractwem Świętego Piusa X, ale to nie jest tylko to, ale ja będę mówił głównie o tym, bo to najczęściej tam widać. To jest takie bardzo bezkrytyczne podejście do wszystkiego, co się tam mówi. Czyli tradycjonaliści najczęściej przekonani do tradycji myślą, że tradycja jest odpowiedzią na wszystko. Czyli jak ktoś przeszedł do nurtu tradycji, to on już wszystko wie, albo wszystko, co jego ksiądz powie w kościele, no to wszystko jest prawdą. Jest to podejście bezkrytyczne. Jest zestaw rzeczy, które są faktycznie prawdą i to jest fakt. Jest to nauka Kościoła, nieomylna. Natomiast wszystko, co ksiądz powie, nie należy do nauki Kościoła. Wszystko, co jest poza dogmatami, tak naprawdę może podlegać jakiejś dyskusji. Tak, i tu jest kwestia taka, że bardzo często w środowiskach tradycyjnych myli się to, co jest faktycznie nieomylne, ze wszystkim innym, bo nie na wszystkie pytania na świecie Kościół odpowiedział, nie na wszystkie pytania na świecie Kościół odpowie. To, jaką, nie wiem, partię polityczną popierać i tak dalej, to są zawsze rzeczy zależne od bardzo wielu czynników. To, jaką metodę działania przyjąć w danym momencie, też jest bardzo zależne od wielu czynników.
niezależne od wszystkiego, są tylko dogmaty. Kościół definiował zawsze doktrynę w oparciu o te problemy, jakie aktualnie były w świecie. Tak. To nie jest tak, że Kościół ma jedną konkretną metodę na wszystko, tylko to właśnie były różne encykliki pisane w kontekście problemów społecznych, po to, żeby na te konkretne problemy społeczne, które akurat się pojawiały, odpowiedzieć w prawidłowy sposób, zgodny z objawieniem tak. Bożym. I nie należy tych nauki Kościoła traktować, czy generalnie tych wypowiedzi papieży i tak dalej, traktować jako instrukcji życia w każdym aspekcie. Bo Kościół nie odpowie wam na, czy komukolwiek, na to, jak przeżyć całe życie. Kościół po prostu definiuje prawdy wiary, w co wierzyć i do co walczyć, do czego dążyć. To cele są zdefiniowane obiektywnie. Celem obiektywnym Kościoła jest na pewno nawracanie wszystkich ludzi na wiarę katolicką. To jest pierwszy obiektywny cel Kościoła. Drugi obiektywny cel Kościoła jest też zmienianie świata w ten sposób, żeby świat był odzwierciedleniem Królestwa Bożego. Czyli żeby ten świat i państwa, i generalnie organizacje też ponadnarodowe, ale ustroje polityczne, społeczne były zgodne z tym, co Kościół naucza. Kościół otrzymał objawienie Boże i musi jego tej ortodoksji katolickiej chronić po to, żeby zbawiać świat i żeby chronić prawdę przed atakami, które na nią nastają ze świata. Tak. I to nie znaczy, że Kościół, pisząc jakąś encyklikę konkretną, papież w kontekście jakiegoś ustroju politycznego, nie oznacza to, że jest stworzony dogmat o tym, że dany ustrój polityczny jest słuszny lub niesłuszny na zawsze. To mówił prawdopodobnie w konkretnym kontekście, natomiast to bez konkretów. Natomiast jeżeli chodzi o same metody działania, to one są zmienne. I często tradycjonaliści właśnie mylą metody działania z celem. Cel jest niezmienny. Jest nawracanie wszystkich ludzi na wiarę katolicką, to jest jeden cel. I drugi cel to jest przekształcanie wszystkiego w sferze publicznej, tak żeby było zgodne z nauką Kościoła. No i teraz my mamy trzeci cel, bo wiemy, Kościół pobłądził po Soborze Watykańskim II, jest dużo problemów, błędów, jest niewłaściwe podejście do liturgii i tak dalej. To my mamy teraz jeszcze nowy cel, czyli przywrócenie tradycji w Kościele. To jest taki cel dla wszystkich tradycjonalistów wspólny. I teraz to, co jest znamienne też środowiska właśnie Bractwa, o którym mówiłem wcześniej, to, że często ci przedstawiciele Bractwa bardzo dyskredytują wszystkich kapłanów tradycji, którzy nie są w Bractwie. Mówi się właśnie na przykład o tym, że na indulcie głosi się jakieś herezje, że księża... Generalnie są bardzo piętnowani księża tak zwani indultowi, czyli tacy, którzy odprawiają mszę tradycyjną, mszę trydencką i nie należą do Bractwa, którzy należą po prostu do oficjalnych struktur w Kościele. I generalnie to bardzo często idzie z tym, że wszyscy wierni później mówią dokładnie to samo, co ci księża, czyli że chodzenie do indult to jest schizofrenia, że się uznaje wtedy nową mszę, że nie wiem, że tam są modernistyczne nauki i tak dalej, i w efekcie tylko do Bractwa. Tylko kwestia jest taka, że tutaj jest kwestia rozpoznania. Nie ma dogmatu o tym, że jest tylko Bractwo. Oczywiście my nie krytykujemy Bractwa, bo Bractwo robi bardzo dużo dobrych rzeczy i przyjęło jakąś konkretną metodę działania i to jest jego prawo. Natomiast każdy ksiądz tradycji, który jest faktycznie księdzem tradycji, zawsze ma ten sam cel. Czyli cel mamy wspólny. Dążenie do powrotu tradycji w Kościele. To jest nasz cel tutaj, jeżeli chodzi o tradycjonalizm i dlaczego tak, i po to właśnie ten ruch jest. Tylko jeśli jakiś ksiądz rozpozna, że do tego celu, do powrotu tradycji w całym Kościele lepiej przybliży się, więcej dobra zdziała dla tego celu, pozostając w oficjalnych strukturach Kościoła i działając na rzecz przywrócenia tradycji od wewnątrz, działając na wiernych, na biskupów, na innych kapłanów, a nie odgradzając się i przechodząc właśnie do Bractwa, które jest oddzielnie, to jest to jakby jego rozpoznanie, że taka metoda działania przyniesie więcej dobra. Tak, i tutaj jakby dyskredytowanie takich kapłanów jest o tyle bez sensu, że tu jest pomylenie jakby celu z metodami działania. Cel my mamy wspólny, czy też my. My nie jesteśmy kapłanami i nie należymy ani do Bractwa, ani do indulgencji. No ale cel wszystkich, natomiast wszystkich, cel wszystkich tradycjonalistów, wszystkich, tak? Dokładnie. Jest wspólny, więc jakby tutaj... Też dziwna jest sytuacja, że wierni Bractwa powtarzają tak bezkrytycznie to, co pewni księża mówią. Bo ja rozumiem przyczyny, dla których ci księża to mówią. Oni rozpoznali swoją drogę jako słuszną i są święcie przekonani, że to jest właśnie słuszna droga powrotu do tradycji. Natomiast nie oznacza to, że każdy musi myśleć w ten sposób. Bo katolik nie jest zwolniony z myślenia i poddania się, nie wiem, uzależnienia intelektualnego od jakiegoś księdza, czy od jakiejś instytucji kościelnej, czy czegokolwiek. Katolik też musi myśleć. Musi w swoim sumieniu rozeznawać, co jest skuteczne. A jeżeli chodzi o realizację celu, tak naprawdę najważniejsza jest skuteczność, czyli to, żeby ten cel osiągnąć, lub jeżeli nie da się go osiągnąć, bo ten świat nie jest czarno-biały, nie zawsze jest tak, że się uda wszystko osiągnąć lub nic. Zresztą zasadniczo w świecie realnym nigdy tak nie ma, tak? W świecie realnym jest tak, że pewne cele możemy osiągać powoli. Liberałowie przejęli ten świat, zepchnęli Kościół na margines, nie w procesie, który trwał rok,
czy tam jeden dzień, czy krótko, tylko to był proces, który trwał 500 lat tak naprawdę, od renesansu aż do XX wieku tak naprawdę, gdzie Sobór Watykański II był tym ukoronowaniem, powiedzmy, tych starań o... Wewnątrz kościoła przynajmniej. Wewnątrz kościoła, natomiast wcześniej mieliśmy też rewolucje społeczne i później rewolucje kulturowe w XX wieku, mniej więcej równo z Soborem Watykańskim II. I jakby Sobór Watykański II był ukoronowaniem tych walk wewnątrz kościoła. Natomiast to był proces, który nie zaczął się na Soborze i nie skończył po Soborze, tylko to był proces, który trwał długo, długo przed Soborem. I jakby tutaj też jest często w środowiskach tradycjonalistycznych bardzo bezkrytyczne podchodzenie do wszystkiego, co było przed Soborem, nie licząc takich ewidentnie modernistycznych rzeczy, tak? Bo wiadomo, że były ewidentnie modernistyczne rzeczy, ale były też elementy modernizmu nawet wśród świętych, wśród papieży, którzy są uznawani za ortodoksyjnych, tak? Którzy już w pewnym sensie wiednie lub bezwiednie, ale przyjęli pewne elementy modernizmu. No przykładem może być Pius XII chociażby. No modernizm generalnie nie powstał na Soborze Watykańskim tak. W roku tam 62, czy tam 63, tylko modernizm powstał już znacznie wcześniej. Jakby te struktury kościelne były infiltrowane przez modernistów znacznie wcześniej i choćby taka znamienna reforma Wielkiego Tygodnia w latach 50. To już jest ewidentny przykład modernizmu. A było to przed Soborem. Natomiast to, do czego ja dążę tutaj w kontekście tej wypowiedzi, to, że jakby nasza metoda działania też nie może być, że albo msza trydencka powraca, albo my się odgradzamy. Znaczy, w sensie można przyjąć taką metodę. Ja tego nie krytykuję, że księża bractwa taką metodę przyjęli. Natomiast trzeba też wiedzieć, że czasami działając na przykład w oficjalnych strukturach kościoła, na przykład taki ksiądz, który jest tradycjonalistą indultowym, załóżmy, nazwijmy to, i odprawia mszę trydencką, ale działa też w normalnej parafii, prawda, tej oficjalnej, w oficjalnych strukturach kościoła, to taki ksiądz też bardzo dużo dobrego może zrobić dla tych parafian, którzy by normalnie być może nie mogli nawet usłyszeć takiej nauki zdrowej, katolickiej, bo by mieli tylko księdza modernistycznego. A tak mają księdza, który jest tradycjonalistyczny, który działa troszeczkę pod przykrywką. To też są pewne metody działania i to jest właśnie taki powolny marsz, do którego chcemy dążyć. Trzeba też pamiętać, że jeśli mówimy już o wiernych, to samo to dochodzenie do tej tradycji katolickiej, to jest bardzo długi i tak naprawdę żmudny proces intelektualny i też na pewno nie jest to dla każdego do przejścia. To jest droga, którą powinni wskazywać kapłani, hierarchowie, biskupi. Dlatego właśnie oni są powołani do tego, żeby prowadzić wiernych, a nie wierni sami mieliby sobie definiować doktrynę, sprawdzać, czytać dokumenty i wybierać, co jest prawidłowe. No, swoją drogą, bo dokumenty były pisane dla duchownych, żeby duchowni wiedzieli, czego mają uczyć wiernych, tak? Dlatego, na kazaniach. Dlatego też właśnie wierni pozostający w tych parafiach, gdzie odprawia się normalnie nową mszę, też potrzebują przewodników, którzy będą ich prowadzić ku tradycji. No inna sprawa, że też zdobywanie jakby stanowisk wewnątrz hierarchii kościoła jest istotne, bo moderniści nie przejęli władzy w kościele sobie rewolucją w sekundę, tylko zdobywali te stanowiska przez długi czas, marszem przez instytucję tak zwanym. I my powinniśmy odwracać ten proces, więc to, że księża tradycji działają wewnątrz struktur kościoła, to nie znaczy, że oni zdradzili kościół, mszę trydencką i tak dalej, tylko to znaczy, że oni rozpoznali taką metodę działania jako słuszną, ponieważ w ten sposób mogą zdobywać przyczółki, żeby powracać do tej tradycji. Ale cel jest wciąż wspólny. I to, że księża tradycjonaliści indultowi nie krytykują bractwa za ich metody działania, nie powinni krytykować, bo księża bractwa rozpoznali swoją metodę jako słuszną, ale księża indultowi z drugiej strony też nie powinni być krytykowani przez księży bractwo, bo ci rozpoznali inną metodę jako słuszną, ale cel mają wspólny. A nie powinno się zaglądać czyjeś sumienie i mówić, że ty robisz źle, a my robimy dobrze. Dokładnie. I to jest jakby istotne. No i też jakby wracając do naszego tematu dalej, po co jest nasz kanał, to jest raz, żeby też pokazać wam, że są różne metody działania. My też nie chcemy, żebyście wy powtarzali wszystko to, co my mówimy. Naszym celem nie jest wam wyłożenie gotowych prawd i żebyście jakby byli zaprogramowani na to, co my mówimy. Tylko żeby przekazanie naszego sposobu myślenia, tak żebyście wy sami zweryfikowali ten nasz sposób myślenia i zgodzili się z nim lub nie. My zawsze jesteśmy otwarci na dyskusję, na argumenty. Jesteśmy w stanie zawsze porozmawiać, zawsze wszystko przedyskutować. Nie jest tak, że nakazujemy wam przyjąć nasze stanowisko jako dogmatyczne, bo często właśnie się tak odbiera różne osoby, które mówią w taki sposób jak my. No właśnie, ale my tylko po prostu przedstawiamy swoje stanowisko w rzeczach, które są oczywiste, czyli niezmienne. To powtarzam po raz kolejny. Dogmaty wiary katolickiej i wszystkie prawdy wiary katolickiej są niezmienne i to wszystko uznajemy i to wszystko jest niezmienne i to jest oczywiste. Natomiast dalsze rzeczy, które z tego wynikają, już są zależne tak naprawdę od podejścia danej osoby i my wam też chcemy przekazać, nie tylko po to, żeby wam wkładać jakąś wiedzę do głowy i tyle, tylko naszym celem jest to, żeby pokazać też, że należy myśleć samemu i
nawet wolałbym, żeby nasi widzowie to były osoby, które potrafią swoje gdzieś tam wnioski wyciągać i swoje metody działania wdrażać. Zresztą to jest bardzo, bardzo potrzebne. To jest zasadniczo najważniejsze, żeby ludzie nie byli uzależnieni intelektualnie od nikogo, tylko wszystko rozeznawali samodzielnie, dlatego że ludzi, co na pewno wszyscy nasi widzowie wiedzą, ludźmi, którzy nie myślą, bardzo łatwo się manipuluje. No tak, tak. I dlatego właśnie my przyjmujemy taką metodę, żeby też żebyście wy zobaczyli, że jest możliwe różne podejście do pewnych spraw, tak? Dokładnie. Dlatego troszeczkę się wybijamy poza kanały, powiedzmy, te tradycjonalistyczne, typowe. I też nie dziwcie się, że my nie mówimy w każdym filmiku o tym, jaka jest zła nowa msza, o tym, że jest kryzys w kościele, nie krytykujemy posoborowych hierarchów. Zdarza się, to trzeba robić też, krytykować. Natomiast to nie może być główna oś działania, bo na samej krytyce to my daleko nie zajdziemy. Kościół katolicki to nie jest krytyka zła, tylko to jest wprowadzenie dobra na pierwszym miejscu. Dokładnie. Krytyka jest tylko elementem całego działania, tak. Jest jakby narzędziem, które ma prowadzić do tego, żeby budować dobro. Natomiast nie można budować na samej krytyce i macie wiele kanałów w internecie na pewno, które dużo zajmują się tą krytyką, powiedzmy, posoborowej mszy czy posoborowych hierarchów. My to będziemy robić rzadziej, natomiast my chcemy ten tradycjonalizm popchnąć dalej. Czyli skoro macie, są już w internecie kanały, które mówią o kryzysie w kościele i tych wszystkich rzeczach, to wy nasz już to kanał, wszystko wiecie. Tak, i my twierdzimy, że skoro już to rozpoznaliśmy, my i wy też rozpoznaliście, jako nasi widzowie, no to nie ma sensu w kółko mieć tego samego tematu. Trzeba pójść dalej i wprowadzać faktycznie wiarę katolicką taką, jaka ona była przed soborem. Ona się nie opierała wtedy na krytyce, tylko na duchowości. I kolejna rzecz to jest właśnie nasza misja, to jest próba uduchowienia tego tradycjonalizmu. Bo bardzo często tradycjonalizm traktuje się jako zbiór zasad, takich reguł życiowych, które trzeba wykonać i tyle. A trzeba pamiętać, że Kościół katolicki czy wiara katolicka to nie jest wiara wykonania reguł i idę do zbawienia po wykonywaniu reguł, tylko to jest głęboka duchowość i to jest to, czego często właśnie naszym zdaniem brakuje też w ruchu tradycji, tak? Tak, zresztą jakby nie bez powodu często tradycjonaliści od osób chodzących na nową mszę otrzymują łatkę faryzeuszów. Tak. Nie osądzamy oczywiście nikogo jakby prywatnie, ale wiemy, że jest to problem, więc nie ma w tym nic dziwnego, że taka łatka się pojawia. Generalnie największą pokusą, na którą prawdopodobnie narażeni są w sposób szczególny tradycjonaliści, jest pokusa, która jest najgroźniejsza dla wszystkich chrześcijan. I o tym pisał Ewagriusz Pontyjski, że osoby, które są pobożne, które starają się żyć w zgodzie z nauką Chrystusa, są najbardziej narażone na pokusę pychy i kiedy już zwalczą, albo przynajmniej będą starali się walczyć z tymi najniższymi pokusami, czyli obżarstwem, tam nieczystością, chciwością, smutkiem, też wewnętrznymi pokusami i tak dalej, to jeśli taka osoba zacznie odnosić sukcesy w tej swojej walce, to na samym końcu czekają dwa najgroźniejsze demony, czyli demon odpowiadający za pokusę próżnej chwały i za pokusę pychy. To są dwa stany, które są największym zagrożeniem dla osób, które starają się żyć według nauki Chrystusa. A nie oszukujmy się, do tradycji dochodzą osoby bardzo często pobożne. Osoby, które przychodzą do tradycji, przychodzą do niej przede wszystkim, myślę, dlatego, że szukają właśnie tego posłuszeństwa Kościołowi, zauważyli, że coś się dzieje nie tak, że coś się dzieje nie tak ze współczesnym Kościołem, że coś się dzieje nie tak z mszą. Dlatego zaczęli zgłębiać tę wiedzę i kierować się w stronę tradycji właśnie z tą intencją posłuszeństwa Kościołowi i Chrystusowi. I takie osoby właśnie z tego względu, że są pobożne i starają się walczyć z tymi wszystkimi niższymi pokusami, to bardzo są narażone na pokusę pychy. Tym bardziej, że docieranie do tradycji to jest proces intelektualny, więc te osoby też bardzo często mają głęboką, dużą wiedzę, tak? Dużą wiedzę na temat historii Kościoła, dużą wiedzę na temat teologii mszy i to jest taki jakby kolejny powód, kolejna podnieta do tego, żeby uważać się za kogoś bardzo ważnego, żeby nadymać się swoją wiedzą. I to jest właśnie ten problem, że jeśli nie będziemy mieć pogłębionej duchowości, życia duchowego, jeżeli nie będziemy zjednywać sobie łaski Bożej i dbać o rozwój naszej pokory, tak, cnoty pokory, to bardzo łatwo będzie wpaść w ten najgroźniejszy stan pychy, o którym właśnie mówił Ewagriusz Pontyjski. No i trzeba pamiętać, że tutaj jakby wiara katolicka to nie jest tylko rozpoznanie rozmowy i czytanie dokumentów i wykonywanie poleceń, tylko to jest właśnie to, czego tradycjonaliści często nie lubią mówić, ale to jednak chodzi o relacje z Panem Bogiem osobistą, tak? Bo religia, generalnie z definicji, to jest coś, co ma łączyć człowieka z Bogiem ponownie, tak? Dokładnie. Ponowne połączenie człowieka z Bogiem. To połączenie, które utraciliśmy przez grzech pierwszych rodziców i inaczej tego celu niż przez osobistą relację z Panem Bogiem. Oczywiście droga w Kościoła katolickiego wiedzie przez sakramenty.
I to jest oczywiste. I tutaj sakramenty są konieczne do przyjęcia, żeby w ogóle osiągnąć zbawienie. Natomiast tutaj jakby bez życia duchowego, wewnętrznego, tylko samo wykonywaniem reguł, to będzie się tkwiło cały czas w takiej bańce początkującego katolika i z podstawowymi problemami i ta wiara nie będzie rozwijana. A święci, czy mnisi, czy generalnie większość świętych, praktycznie wszyscy, to były osoby, które prowadziły głębokie życie wewnętrzne, duchowe. Zwłaszcza tutaj mnisi mogą być dla nas takimi przewodnikami, jak prowadzić życie duchowe. Oni się nie zajmowali tylko wykonywaniem zasad, tylko jakby całe życie było modlitwą. Rozum jest tylko narzędziem, które ma nas prowadzić. Emocje odrzucamy. Mamy jakby trzy sfery człowieka. Emocjonalna, którą należy odrzucać, kierować rozumem ku sferom duchowym, czyli tej rozumem jako drugą, powiedzmy, drugą rzeczywistością człowieka, ku sferze duchowej, czyli trzeciej, najważniejszej rzeczywistości. Tej najgłębszej, której nie jesteśmy w stanie do końca zdefiniować, a która jest w każdym człowieku. Tak. I nie jesteśmy w stanie jej też w pełni pojąć naszym rozumem, póki jesteśmy tu na ziemi. Więc trzeba odróżnić jakby dwie rzeczy. Z jednej strony jest przyjęcie objawienia intelektualne, rozumowo, a drugie to jest życie według tego objawienia, bo Chrystus nie zstąpił na ziemię po to, żebyśmy my mu powiedzieli, okej, wierzymy, tylko zstąpił na ziemię po to, żeby nas zbawić. A zbawienie to jest proces, który musimy przechodzić bardzo długo i bardzo ciężko i żmudnie. To jest proces pracy nad sobą, proces głębokiego życia duchowego tak naprawdę. I bez tego nie będziemy zbawieni, a po to właśnie Chrystus zstąpił na ziemię. I to jest właśnie ta trzecia sfera życia, która nie jest dla nas w pełni pojmowalna, natomiast jest. I życie duchowe jest faktem. I sfera duchowa jest faktem. I do tej sfery prowadzi nas rozum. Emocje należy odrzucać, a duchowość to już oddanie się Panu Bogu. I to są rzeczy, które są ponad człowiekiem. I tego nie jesteśmy w stanie określić też swoim rozumem. Natomiast to jest rzecz, która jest ponadrozumowa, ale rozum jest tylko tym narzędziem, które nas łączy z tą sferą duchową. Nie ma też innych narzędzi. My jako ludzie nie mamy danych tutaj innych narzędzi do łączenia się ze sferą duchową. Natomiast to jest pójście dalej, czyli od rozumu pójście do Boga, który jest wyżej niż nasz rozum. Dokładnie. A rozum nas do Niego po prostu tylko prowadzi, tak? Dlatego właśnie też na kanale chcielibyśmy trochę więcej przybliżać treści duchowych, takich tradycyjnych, powrócić trochę do tradycyjnej mistyki chrześcijańskiej, od której tak. Się niestety teraz odeszło, dlatego że właśnie dominują jakby moim zdaniem, z moich obserwacji tak wyniosłam, że niestety w środowisku tradycyjnym dominują takie dwie postawy, jeśli chodzi o duchowość, albo przeintelektualizowana, o której właśnie trochę już wspomnieliśmy, albo taka sprowadzająca prawidłową duchowość do poziomu płytkiej emocjonalności, gdzie chodzi tylko o jakieś chwilowe uniesienia, jakieś takie, nie wiem, zachwyty, coś, co nie ma tak naprawdę wiele wspólnego z prawdziwą, głęboką, tradycyjną mistyką. To ma zastąpić w pewnym stopniu duchowość, której jest brakuje, tak? No tak, tak. Tylko na sposób niewłaściwy, emocjonalny. Także tutaj reasumując, celem naszego kanału są następujące. Odejść od łatki tradycjonalistów, którzy tylko krytykują rzeczy posoborowe. My już rozpoznaliśmy, że to, co przed soborem było słuszne, po soborze Kościół zbłądził, zmienił mszę świętą, zmienił w bardzo wielu aspektach nauczanie. My to już wiemy. Nie musimy tego mielić w kółko. Naszym celem jest to, żeby pójść z tym dalej i rozwijać, po pierwsze, intelektualnie ten ruch tradycji, żebyśmy rozumieli, jak wyglądał faktycznie ten Kościół przedsoborowy, który nie opierał się na tej krytyce. Bo krytyka nie jest celem katolicyzmu. To cel jest dużo większy. To jest nasz pierwszy cel. Drugi cel to jest to, żeby wam wskazać, że dogmaty katolickie są niezmienne faktycznie i jest nauka Kościoła, którą musimy uznać i nie ma co do tego wtedy dyskusji. I to jest oczywiste, nauki Kościoła. Nie dyskutujemy o nauce Kościoła, ona jest i ją uznajemy jako prawdę. To jest rzecz druga. Trzecia rzecz jest taka, że wszystko, co nie należy do nauki Kościoła, a jest jakby metodą działania i tak dalej, to już są rzeczy, które można samemu rozpoznać, czy metodą poznania. To są rzeczy, które można sobie samemu rozpoznać i to są rzeczy, których nie można określić jako gotowe wzorce, że ktoś wam powie, jak robić i wszystko macie, na wszystko macie odpowiedź. Tu trzeba myśleć samemu i do pewnych rzeczy dochodzić samemu. Natomiast jeżeli chodzi o cel, no to cel musimy mieć stały podstawiony, czyli celem tradycjonalizmu jest powrót Kościoła do tradycji, a ten cel można realizować w różny sposób, oby był godziwy, czyli zgodnie z moralnością i zgodnie z zasadami wiary katolickiej, które są niezmienne. Dokładnie, bo zasada jeszcze tylko tutaj wspomnę jest taka, że cel jest do osiągnięcia i mamy go osiągać w sposób możliwie najbardziej skuteczny, przyjmując metody, które są moralnie godziwe. I aktualnie nam dane, bo to jest też mądry cytat jakby z Tolkiena, którym lubię się posługiwać, że nie jest nam dane wybrać czas, w jakim żyjemy, ale jest nam dane, co zrobić z czasem, który jest nam dany. I to jest jakby rzecz, którą musimy zrobić. I trzeba wiedzieć, że w świecie nie jest czarno-biało, że albo będzie tradycja, albo nie będzie nic, tylko
od momentu, kiedy jest modernizm, tak, powiedzmy czasy modernizmu, tak jak dzisiaj, do momentu powrotu do tradycji jest bardzo długa droga i musimy zdobywać kolejne przyczółki, żeby kiedyś do tej tradycji dotrzeć. Dokładnie. I naszym zadaniem nie jest to, żeby natychmiast rewolucyjnie powrócić do tradycji, bo tego się nie da zrobić, to jest niemożliwe po ludzku. Możemy się o to modlić, natomiast to jest jedyne, co możemy robić, żeby to było natychmiast. Ale to, co my jako ludzie możemy robić, to wszystkie narzędzia, jakie tylko są dane, te, które nawet nam się czasami nie podobają, powinniśmy wykorzystywać, żeby do tego celu podchodzić cały czas, powoli. Góry się nie zdobywa jednym krokiem, tylko wieloma krokami. Czasami trzeba zejść ze szlaku i zmienić kurs na chwilę, żeby szybciej do tego celu dotrzeć. Czy na przykład wykorzystać aktualną sytuację, żeby być bliżej niego. Można tutaj też przytoczyć cytat Ignacego z Loyoli. Tak, żeby modlić się, należy modlić się tak, jakby wszystko zależało od Pana Boga i działać w taki sposób, jakby wszystko zależało tylko od nas. Także na przykład, jeżeli tradycjonalistom i nam też nie podoba się aktualny synod, bo on nie jest dobry i nie powinno być w Kościele tak, że wierni decydują o przyszłości Kościoła, to Duch Święty asystuje w momencie, kiedy zbiera się Sobór Powszechny Kościoła, tam urzędują hierarchowie i tak dalej, dlatego Kościół ma strukturę hierarchiczną. Natomiast to, że jest takie narzędzie w tym momencie, jak synod, to nie znaczy, że musimy się od tego zdystansować i powiedzieć, nie, to jest złe, więc my w tym nie uczestniczymy, tylko naszym zdaniem powinniśmy uczestniczyć właśnie w tym synodzie na tyle, na ile możemy, żeby ten głos tradycji był słyszalny i żebyśmy być może troszeczkę tej tradycji przez ten synod też wprowadzili. Bo jeżeli nie będziemy tu obecni, to kto za nas to zrobi? Nikt. Będziemy nieobecni. I tyle. Dlatego nie należy się obrażać na metody działania, należy się obrażać, nawet nie obrażać, ale krytykować to, co jest faktycznie złe, czyli jak ktoś łamie dogmaty, jak ktoś przeniewiera się wierze katolickiej, nie wiem, niszczy hierarchiczność w kościele, jak ktoś bezcześci urząd, który kasuje, coś wprost złego. Natomiast przyjmowanie metod działania prowadzących do dobra, które są moralne, to nie jest nic złego. Nawet jeżeli takiego synodu nie powinno być, to jest nam dany taki synod w danym momencie. My możemy zdecydować, co z tym zrobić. I my możemy próbować po prostu poprzez ten synod jak najwięcej wprowadzić. To jest tylko jeden z przykładów. Jest bardzo wiele rzeczy takich, tak? Które z pozoru być może wydają się, że nie powinno ich być na świecie, natomiast są. I nie możemy się obrazić na świat, powiedzieć, nie, odwracamy się od świata, nie chcemy w nim żyć, bo są takie rzeczy. Tylko powinniśmy próbować do tych rzeczy, oczywiście, tak jak powtarzam za każdym razem, zgodnie z zasadami moralnymi katolickimi, nie przesząc dogmatom, powinniśmy jakby wykorzystać wszystkie narzędzia do tego celu, jakim jest powrót do tradycji. Takie narzędzia, jakie uznamy za skuteczne, bo skuteczność jest ważniejsza niż obrażanie się na jakieś metody działania, tak? No, które tak. Nie są wprost obiektywnie złe. Tak. I dalej wymieniałeś cele. I cel jest jeszcze ostatni, czwarty cel naszego kanału, to jest uduchowienie tradycjonalizmu, bo bardzo często jest to traktowane jako kodeks życiowy, zasad, które trzeba wykonać, a chcemy pokazać, że katolicyzm przedsoborowy to było związane z głęboką duchowością, z pogłębianiem życia duchowego, poprzez którą i oczywiście przez sakramenty dochodzi się do zbawienia. Dokładnie. Do relacji z Panem Bogiem. Takie jego była pierwotnie, bo taki jest cel religii. No i to tyle tak naprawdę, jeżeli chodzi o tę rozmowę. Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten odcinek. Jeżeli tak, no to zostawcie łapkę w górę. Jeśli macie jakieś refleksje, to oczywiście jesteśmy otwarci i zachęcamy do wpisania komentarzy. Tylko prosimy, żeby to było jakby Wasze przemyślenia, a nie powtarzane gdzieś tam slogany przez kogoś, powtarzane po raz tysięczny ten sam slogan. Tak, tylko właśnie chcielibyśmy, żebyśmy byli społecznością tutaj ludzi, którzy myślą i wymieniają się refleksjami między sobą i nie upieramy się, że wszystko, co mówimy, jest słuszne. Słuszne jest tylko nauczanie Kościoła. I to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękujemy Wam za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca i że Wam się podobało. I pozdrawiamy Was i do następnego odcinka. Czołem. Cześć.